miejscu szóstym pierwsza gorąca miłość, czyli Justin Bieber i Selena Gomez. Justin Bieber i Selena Gomez. No to co słyta się mi samo. To jest miłość, która kwitnie. I na ile jest wypromowana przez media, na ile jest prawdziwa. Chyba rzeczywiście są razem, bo trwa to już jakiś rok czasu chyba będzie, nie? To jest słodziutkie takie, jak oni tam razem chodzą za poroczkę, takie dzieciaki, no. To jest idealna para do zrobienia remake'u teledysku z Króla Lwa, miłość rośnie wokół nas. Słyszałam kiedyś taką plotkę, że się strasznie pokłócili, ona wybiegła z klubu, on za nią, potem wybiegł, potem wrócili i się pogodzili. Hormony jeszcze buzują, bo to jednak, no kurczę, w tych dzieciakach jeszcze wszystko kipi, nie? No on wyjeżdża po nią na lotnisko, tam atakują go fanki. Oh my god. Dzieją się różne dantejskie sceny, po których te fanki go nienawidzą, ale i tak nadal kochają. I w ogóle jeden wielki dramat. A, że się obraziły pewnie, że on jest Seleną. W takim wieku to się zazdrości, to człowiek biały jest cały. Pamiętam, że zawsze na mojej tablicy były ogromne wyzwiska pod adresem Seleny Gomez. Wszystko można oczywiście monitorować, bo oni na Twitterze chyba się wypowiadają mocno w temacie swojej miłości. Justin znany jest z tego, że swoją ukochaną Selenę zabiera na oryginalne randki. A nie, to oczywiście, no randki i schadzki, tak, ale co, oni mają czasu, wyobraź sobie, ile oni mają czasu. Okej. Okay. Ale co, randki, że jej specjalnie jakieś tam robi, no mają kasę, dzieciaki bawią się. Czy on jej zafundował taką randkę, po której ja będę chciała stąd wyjść i się rzucić z mostu, bo nikt nigdy mi takiej nie zafundował? Nie wiem. Tylko, że co to za romantyzm jest, on wyda 2 miliony dolarów. Wow. Podleci na helikopterze, wiesz, i przyśle tonę róż. Kino dla niej wynajmuje. Życzyłabym wszystkim facetom, żeby było ich stać na to, żeby wynajmować kino dla dziewczyny. Tam też ktoś raz miał kino wynająć i skończyło się na tym, że w kinie prądu brakło. Jak tak luknęłam na Justina w teledysku Boyfriend, to on już taki się robi poważny chłopak nawet całkiem. Tak, Justin przykozaczył, Justin zaczął chodzić na siłkę. No i? Zrobił sobie mięśnie, znaczy ja tych mięśni jeszcze nie potrafię się tam dopatrzeć, niemniej jednak te wszystkie fanki na Twitterze widzą każdy zarys nowego mięśnia. Dlaczego nie? A ty? A wiesz, co się stało z jego pierścieniem czystości? To było pytanie retoryczne. Nie, no na pewno ten tekst. Dziewczyna niebrzydka. Selena Gomez jest prześliczna, jest jedną z piękniejszych kobietek jeszcze, młodziutkich kobietek. No i wygląda na to, że jednak traktują się poważnie. To życzę im jak najlepiej, no niech to się rozwija dalej. Żeby nie skończyć jak Britney. Są cudowni razem, ładnie wyglądają. Ryzykowny związek w ryzykownym momencie ich życia, ale zobaczymy. Mdlejące fanki, kurde rzucające mu się na szyję, to jest tragedia. Gdybym ja była na miejscu Seleny, również bardzo bym się martwiła o Bieberka mojego.